Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku i na wstępie chciałem Wam powiedzieć, nie wiem, czy się znacie troszeczkę, czy nie, ale dobrze wiecie chyba, jak skończyli Neandertalczycy. Wszyscy jakby nie żyją. I chyba wiem, co wszystkich ich łączyło, a na przykład Ciebie, może ustrzec przed śmiercią. Żaden z Neandertalczyków nie subskrybował kreatora i wszyscy nie żyją. Nie idźcie w ślady Neandertalczyków. Subskrybujcie kanał. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zrobić, myślę, że krótką recenzję, opinię, test odkurzacza od firmy Ryobi. Mogę go wyczyścić wcześniej troszeczkę i w zasadzie zaraz to zrobię. Ryobi, z tego co wiem, na ten moment ma dwa rodzaje odkurzaczy. To jest ta wersja nowsza, teoretycznie mocniejsza, z baterią tą od spodu podczepianą, a nie tak jakby od boku. Miałem kilka różnych odkurzaczy takich warsztatowych. Były to odkurzacze typu właśnie Bosch niebieski, 18, jeśli nie mylę, miałem też do czynienia z Boschem 12 niebieską i to był jeszcze Bosch 18 zielona, który mnie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. Moim zdaniem był mocniejszy od tego. Ale poza tym, jeżeli chodzi o system jakiś akumulatorowy wszystkich, moi drodzy, odkurzaczy, powiem Wam szczerze, że może poza tamtym Boschem, którego teraz to nie mam jak porównać jeden do jednego, więc nie chcę Was tutaj okłamać, ale naprawdę jest bardzo fajny, to wydaje mi się, że z tych, z którymi ja miałem do czynienia na ten system 18-12V, powiedzmy, w tym przedziale, to ten Ryobi naprawdę sobie bardzo fajnie radzi. Za chwileczkę Wam pokażę, wiecie co, zobaczmy sobie, jak on zasysa, z jaką prędkością. Nie wiem, czy to tak się da, czy to tak pyknie. Mamy tutaj anemometr. Ciekawe, czy on to zaśnie jakoś, czy nie. Zaraz zobaczymy. Włączmy sobie go. Ustawmy go tutaj. I zasysamy. W skali Beauforta 24 km na godzinę on był w stanie to zassać. Wiadomo, że to nie jest jakiś, nie wiem w sumie co tam to mówi, ale na przyszłość wiemy, że ten zasysa z prędkością 24 na godzinę, więc jeżeli będziemy mieli kiedyś jakiś inny do porównania, no to mamy jakiś punkt odniesienia, jak to wygląda z mocą zasysania. Fajne jest to, że pod spodem macie podczepianą taką końcówkę, ale oczywiście jeszcze tutaj możecie mieć że z tymi włoskami albo bez tych włosków. Fajne jest to, że ona tutaj jest podczepiana, ponieważ nie zgubicie jej. No mi się nie udało przez, powiedzmy, mam go już 2 lata gdzieś, nie zgubić tej końcówki, więc wydaje mi się, że to będzie spoko. Właśnie tutaj zacząłem, że ja go mogę sobie odwieszać na gwoździa takiego, na wkrętach. Widzicie? Tu jest takie miejsce. I to coś czuję, że ja to zaraz wykorzystam. Będzie fajnie go sobie gdzieś tutaj odwieszać. Czy ja mam jakieś testy robić Wam rozsypywania i odkurzania? Wydaje mi się, że prędzej moja opinia Wam powinna tutaj wystarczyć, bo co ja mógłbym Wam tutaj takiego pokazać, co by było adekwatne? Chyba żebyśmy wzięli jakieś, zrobili sobie... coś knipeksami poobierali i spróbowali to odkurzyć. Może takie coś bym Wam pokazał. To może być jakieś miarodajne. Tak sobie przynajmniej wyobrażam, że to może być jakoś miarodajne. Teraz zobaczymy. Oczywiście kawałki będą z samej izolacji, kawałki będą całego. Oj, teraz to porozsypywałem takie coś, to ja nie wiem, jak on sobie to powciąga. Tu jeszcze klej na gorąco. Tu jeszcze potniemy trochę tyrtytek, ogólnie zrobimy trochę syfu. Powiem Wam, że on jest fajny, bo jest bardzo podręczny taki.
nie jest duży. No i system baterii wymienny. No to mi się wydaje, że jest spoko, że tą baterijkę możemy sobie wymieniać. Więc jak nam się rozładuje, to nie jesteśmy z nim uziemieni, tylko po prostu wymieniamy sobie baterijkę i... No i używamy go dalej, tak? Dobra, zrobię tutaj trochę takiego syfu jednak. Niektóre syfy takie, powiem wam, większe. W sumie sam nie pamiętam, czy on to podnosi już, czy nie. Zaraz zobaczymy. Znaczy niektóre się raczej poblokują, bo są duże. Zobaczcie sobie. Już wam kamerkę ustawiam. Nie wiem, co będzie na kamerze widać. Tutaj kreator narobił bałagan. No i teraz co? Bierzemy sobie go. Takie orzeczy, moim zdaniem, mogą... Są dosyć duże, taki paszczet i to może jakoś nie do końca chcieć się schować. Tym bardziej, zauważcie, ten test będzie fajny, bo on jest niemal pełny. No może, nie, no jest już taki typowo do zobaczcie, jest pełno syfu. Mnóstwo, jego już powinienem opróżnić, ale specjalnie tego nie zrobię, żeby test był taki może bardziej wiarygodny, więc jeżeli on by dał radę to teraz pozbierać przy takim stanie, to byłby bardzo dobry wynik. Moim zdaniem będę musiał go już opróżnić i dopiero wtedy on to pozbiera. A samo rozbieranie tego odkurzacza to wam mogę podpowiedzieć, że jest bardzo proste. Tutaj macie guziczek, otwieracie go, tutaj w środku jest wasz silnik. Moc jest naprawdę spora. Tutaj macie, moi drodzy, filterek. Tutaj wyciągacie, zobaczcie, takie coś. Tam jest, tak jak powiedziałem, mnóstwo syfu, którego nie zamierzam na początek usuwać. Tutaj macie taki wstępne sito. No i tutaj macie filtr, który jest, jak widzicie, też bardzo brudny. Jego wystarczy wytrzepać, a tam jest, zobaczcie, ile pyłu. I ten filtr, jak się zapycha, to jest pierwsza oznaka, kiedy odkurzacz wam zdecydowanie słabiej zsie. I w zasadzie ja teraz to odkurzę wszystko i pójdę go wyczyścić i zobaczymy. Mieliśmy 24 km na godzinę zasysanie. Moim zdaniem powinno się coś zmienić po wyczyszczeniu go. No, aha, to wysypałem, no dobra. No ale to zaraz wszystko się okaże, moi drodzy. Przechodzimy do odkurzania. Nie podniósł kawałka cyny, którego raczej ogólnie nie podniesie, bo to jest taka bryłka cyny, ale no jestem zdziwiony, że on to podniósł. Wydawało mi się, że nie podniesie tego wszystkiego w takim stanie. Idę go, moi drodzy, opróżnię i za chwileczkę zobaczymy, czy coś się w ogóle zmieniło. Tą bryłkę zostawię, jej raczej tak czy siak nie podniesie, ale no niech sobie tak będzie. Zobaczymy. Ok, opróżnione. Zobaczymy, czy podniesie tą bryłkę. Nie sądzę, ale... A jedno. Bez problemu ją zastał. Tak jak powiedziałem, główną istotą, kiedy on przestaje ssać, to nie jest ten zbiorniczek na gruby pył tutaj. Oczywiście tak, jak on go oblepi dookoła to sito, no to też się tak stanie. Ale tamten taki, co wam pokazywałem, gdzie był ten taki pył. On jak jest zatkany, on robi duże ciśnienie. On robi duże, nie ciśnienie, tylko robi duży opór robi, tak? Ja osobiście go jeszcze ani razu od nowości nie wymieniałem, po prostu go zawsze obczepuję, co kilkadziesiąt razy wezmę go jedynie jeszcze też pod kompresor i kompresorem go przedmucham i to mi wystarcza. Jestem ciekaw, czy się zmieniło coś, jeżeli chodzi o zasysanie. Tam mieliśmy chyba 24 km maksymalnie. O kurde. No dobra, jednak trzeba opróżniać. 43 km na godzinę. Czyli jak widzicie, różnica jest ogromna, aczkolwiek nawet przy tym, jak był zapchany, dawał sobie radę. No ale 43, a 24 tam było, no to jest no, ogromna różnica. Czyli tak, trzeba opróżniać. Pamiętajcie, opróżniajcie odkurzacze. Tak jak mówię, ja z mojej strony bym go polecił, jeżeli ktoś ma system akurat na przykład Boscha zielonego,
to myślę, że również jest bardzo fajny odkurzacz. Wrzucę Wam, postaram się Wam wrzucić link do Ceneo, do jednego, do drugiego w zasadzie, bo to są odkurzacze, które bym Wam oczywiście tak z ręką na sercu polecił. No tutaj nie mówimy raczej o Dysonach, no bo to jest nie ta półka cenowa, to są odkurzacze typowo ogólnego użytku, aczkolwiek jak od kreatora gdzieś tam udało Wam się czasami może dorwać jakiegoś Dysona, no to wiecie, że kupywaliście je w cenach jak takie, więc no tutaj... No zależy od ceny, no tak, jeżeli mielibyście dać powiedzmy te 2000 czy 2500 za Dysona do warsztatu, no to raczej tak średnio, ale Dyson też daje radę, znaczy daje radę, no Dyson to jest klasa sama w sobie. Nie miałem do czynienia, moi drodzy, z tym starszym modelem Ryobi, on podobnoż jest słabszy, gorzej się, nie wiem, nie sprawdzałem, ten użytkuję przez dłuższy czas. I naprawdę wystarcza mi. Nie narzekam na niego, nie miałem z nim problemów. Jest ok. Sprawdźmy sobie jeszcze z ciekawości, jaki on prąd łyka. Bo to mnie interesuje. Myślę, że on może tak do 5 amperów może łyknąć. Oczywiście tutaj strzelam. Mówię to, co mi się wydaje. 27 V damy, czyli pełne, w pełni naładowane ogniwo. Podepniemy sobie, tutaj jest łatwo, bo mamy tylko plastyki, więc pod laborka go podpinam. Oczywiście na 2 amperach to on raczej słabo ruszy. To nawet nie próbuję go na 2 amperach odpalać. Dajmy sobie od razu ograniczenie na 15 amperów i zobaczymy, ile on sobie łyknie. Już Wam mówię. Amperów bierze na jałowo, bez obciążenia, czyli bez przytykania go tutaj. Natomiast przy rozruchu wziął 11 amperów. Powiem Wam teraz, jak się będzie on obciążał jeszcze. W on ogólnie ma, tak? Podczas obciążenia prąd spada. Tak tutaj to jest rozwiązane, czyli po prostu silnik chodzi na maksa, jeżeli się obciąża, no to on nie próbuje tego sobie w żaden sposób rekompensować, zwiększając prąd, tylko po prostu prąd wręcz maleje. Czyli 7 amperów. Tutaj ogólnie używam go na ogniwach Samsunga 30Q najczęściej, bo jest lekki z jednorzędową baterią. Ta bateria ma pojemność 3000 mAh, natomiast prąd, zmniejszę sobie prąd, nie chciałbym zrobić zwarcia na 15 amperach przy 20 V. Natomiast prąd, moi drodzy, tej baterii, czyli ogniw 30Q, to jest 10 amperów prądu ciągłego. Tutaj widzicie, on pobiera 7 amperów, nie licząc chwili rozruchu, kiedy szarpnie tamte 11, więc tego typu ogniwa będą jak najbardziej odpowiednie dla tego odkurzacza. Więc pod względem baterii nie jest on jakoś wymagający. No i tym chyba miłym akcentem, moi drodzy, będę kończył ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić tą łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to również dajcie łapkę, tyle że w dół. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie komentarz, czy takie testy Wam się podobają. Natomiast jeżeli Wam się nie podobało, no to powiedzcie mi, czego zabrakło w tym teście, co byście chcieli w przyszłych testach, żeby się pojawiło, czego tutaj, co tutaj się na przykład nie pojawiło. No, musimy korespondować ze sobą, żebym wiedział, jakie są Wasze oczekiwania, no bo ja te filmiki nie nagrywam dla siebie, tylko dla Was. Chociaż po części też dla siebie, bo do niektórych filmików wracam, ale to raczej nie tego typu, tylko na przykład jak zapeklować mięso. Czyli często, znaczy bardzo często wracam do filmów na kreatywnym vlogu, na moim drugim kanale, do którego link macie pod spodem. Do tamtych filmów często wracam, tak. Tam są różne vlogi, nawet ostatnio oglądałem z synem. Tam są jakieś przepisy na jakieś jedzenie, na peklowanie mięsa, więc do tamtych filmów wracam. No a tutaj to Wy mi piszcie, jak byście chcieli, żeby takie recenzje przebiegały, czego Wam brakowało, czego Wam nie brakowało, co jest spoko, co jest niespoko. Po prostu napiszcie w piątek 20.30, nie Sławku, nie 19.30, 20.30, już na pewno to zapamiętasz. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć i czołem.